Witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, dzisiaj środa, trzeci dzień naszego postu modlitwy. Dzisiaj będziemy modlić się, będziemy dzisiaj rozważać temat wspólnoty. Temat, który jest bardzo ważny, istotny. Jego zrozumienie też pozwala nam bardziej zrozumieć to, czego częścią jesteśmy. Bardzo często mówimy, że należymy do Kościoła. Należymy do Kościoła, należymy do wspólnoty, należymy do osób, które zaufały Panu Bogu. Ale chciałbym dzisiaj przypomnieć nam to greckie słowo, które oznacza Kościół, czyli eklezja, które w Bożym Słowie w Nowym Testamencie użyte jest około 100 razy. Składa się ono z dwóch słów, takich członów, ek i kaleo. Ek znaczy z, od i skądś, a kaleo oznacza wywołać, wzywać, zapraszać, powołać, wezwać kogoś. I właśnie każdy z nas został wezwany z ciemności tego świata do wspólnoty, do kościoła, do miejsca, w którym jesteśmy Bożą rodziną. I dzisiaj warto w tym dniu postu modlitwy zadać sobie pytanie, czym według mnie jest moja wspólnota? Kim ja jestem w tej wspólnocie? To znaczy, abyśmy zrozumieli się dobrze, kim jestem w tej wspólnocie, abyśmy zrozumieli to, kim jesteśmy w Chrystusie, bo Boże Słowo mówi, że kiedy należysz do wspólnoty, kiedy należysz do Kościoła, kiedy należysz do tej eklezji, do tego zgromadzenia ludzi wywołanych z tego świata, to należysz do Bożej rodziny, a więc jesteś członkiem Bożej rodziny, jesteś dzieckiem Boga. W tej duchowej formie jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, a więc w tej duchowej formie, ze względu na to, że należymy do Chrystusa, jesteśmy braćmi i siostrami, a więc warto sobie dzisiaj, kiedy modlimy się o naszą wspólnotę, kiedy prosimy Boga też o wizję i inspirację dla naszej wspólnoty na ten rok, który się dopiero co rozpoczął, powinniśmy właśnie zrozumieć istotę tej wspólnoty. I czym jest Kościół? Czym jest wspólnota, do której należę? Dlaczego Bóg postawił mnie tej wspólnocie? Dzisiaj też możemy zadać sobie takie pytanie. Dlaczego ja tam jestem? Jakie jest tam moje zadanie w tej wspólnocie? Bo wiemy, że bycie we wspólnocie to nie jest bycie w jakimś klubie towarzyskim, na jakimś przedstawieniu, w jakimś budynku, ale bycie w Kościele to jest bycie częścią tej Bożej rodziny, w której ja też mam zadanie. W każdych z naszych rodzin, tych fizycznych, cielesnych, tutaj na ziemi, każdy z nas ma jakieś zadanie. Każdy z nas wykonuje jakieś zadanie, ma jakieś położone jakieś zadanie do zrealizowania. Tata, mama, dzieci, rodzeństwo. Każdy z nas ma jakieś zadanie. A więc, kiedy myślimy o Kościele, to myślmy o wspólnocie, która z natury jest wspólnotą ludzi, po pierwsze modlących się, po drugie spędzających ze sobą czas, aby oddać Bogu chwałę, uwielbienie i wzajemnie się zachęcać, inspirować do działania, do służby, do bycia blisko Boga. Nie łączą nas takie zwykłe ludzkie więzi, tak jak łączą mnie więzi z moją mamą, z moim tatą, z moim bratem, czy z moją żoną, czy z moim synem, ale łączą nas te duchowe więzi, które są okazane w miłości Jezusa Chrystusa. I to On powinien zajmować we wspólnocie najważniejsze miejsce. Jezus Chrystus powinien w naszej wspólnocie być na pierwszym miejscu. Jako ten, który jest głową tego ciała, a my jesteśmy członkami tego ciała. Zostaliśmy powołani do ciała Chrystusa, aby w Nim wzrastać, rozwijać się, ale też, żeby w Nim doświadczać błogosławieństwa. I chciałbym Was dzisiaj zachęcić, żebyśmy patrzyli na naszą wspólnotę jako na miejsce, w którym mamy się czuć bezpiecznie, jako na miejsce, w którym możemy zawsze znaleźć wsparcie, jako na miejsce, w którym modlimy się o siebie nawzajem, jako na miejsce, w którym czasami oczywiście nadetniemy sobie na przysłowiową piętę, ale wiemy, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, ułomnymi, czasami ta nasza ludzka natura przoduje.
Ale przede wszystkim pamiętajmy, że jesteśmy tam ze względu na Chrystusa i to miłość Chrystusa, która jest w nas, powinna też być wylewana wokół nas. To słowo miłość nie może być też słowem, które przykrywa wszystko i przykrywa każdy grzech. Bo dzisiaj bardzo często widzimy to, że w kościołach przykrywa się poprzez to słowo miłość wszystko. Wszystko podsuwa się pod dywan i zakrywa się to miłością. Ale nie o taką miłość chodzi. Chodzi o miłość, którą miał Chrystus do swoich uczniów, jaką ma miłość do nas. Bóg czasami z miłości nas karci po to, żebyśmy nauczyli się i żebyśmy zobaczyli, co jeszcze jest w naszym sercu do poprawić. I czasami tak jest w kościele, we wspólnocie. Czasami doświadczamy karcenia, czasami doświadczamy napomnienia. Nie ze złości, nie żeby komuś zaszkodzić, ale właśnie po to, żebyśmy mogli wzrastać, się rozwijać i doświadczać jeszcze głębiej miłości, błogosławieństwa Bożego. A więc chciałbym, kochani, Was zachęcić dzisiaj poprzez Boże Słowo do tego, żebyśmy nie opuszczali wzajemnych spotkań, jak mówi Boże Słowo w liście do Hebrajczyków, żebyśmy byli dla siebie zachętą, żebyśmy byli tak jak pierwszy Kościół, który modlił się, spotykał się codziennie na modlitwie, nauczaniu, na łamaniu chleba. Nie opuszczajmy wspólnych spotkań, dlatego że te wspólne spotkania są dla nas miejscem, w którym nabieramy sił. Ja tak odczuwam. Kiedy gromadzi się Kościół, to bardzo się z tego cieszę, dlatego że dajecie mi wiele sił, wiele zachęty do tego, żeby iść za Chrystusem. Kiedy patrzę na nasze uwielbienie, kiedy patrzę na nasze modlitwy, kiedy patrzę na nasze zaangażowanie w Kościele, to jest dla mnie taka inspiracja do tego i żeby rozwijać głębiej tą pasję dla Chrystusa, żeby być takim pasjonatą Chrystusa w takim dobrym tego słowa znaczeniu. A więc, kochani, dzisiaj spotykamy się wieczorem na modlitwie, jako Kościół. Zachęcam. Rozumiem tych, którzy są chorzy, którzy nie mogą przyjść, ale pozostałych zachęcam do tego, żebyśmy przyszli dzisiaj na wspólną modlitwę Kościoła, żebyśmy razem zawołali o naszą wspólnotę, żebyśmy razem otworzyli nasze uszy na to, co Bóg chce dzisiaj powiedzieć Kościołowi. Jeżeli dzisiaj usłyszysz słowo dla Kościoła, to nie bój się. Zapisz je na kartce i w piątek, kiedy będziemy razem rozmyślać nad tymi wszystkimi rzeczami, które Bóg do nas mówi, będziemy się o to modlić, będziemy to rozważać. Może to będzie wizja, może to będzie inspiracja, może to będzie pokazane jakieś działanie, które mamy rozpocząć w tym roku, więc nie bójmy się otwierać naszych uszu i wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg do nas mówi. Pamiętajmy, że każdy z nas jest błogosławieństwem we wspólnocie. Ja jestem błogosławieństwem dla brata, dla siostry. Siostra, brat jest błogosławieństwem dla mnie. Pamiętajmy o tym. Jesteśmy częścią Bożej rodziny. Jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie. Niech ta wizja Kościoła jako wspólnoty towarzyszy nam każdego dnia. Do zobaczenia wieczorem.